Dzień dobry, kłaniamy się z trzeciej części konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Górnikiem Zabrze. Wynik 2-0. Gościem jest Mateusz Kupczak, bohater drugiej bramkowej akcji, autor gola, który miał też specjalną dedykację. Myślę, że będzie o czym opowiadać, więc oddaję głos z prośbą o tej opowieści właśnie. Witam wszystkich serdecznie. No na pewno cieszę się z tej mojej pierwszej bramki w tym sezonie. Już w tygodniu żartowaliśmy, że piłka gdzieś mnie szuka w tym polu karnym i mogłem przełożyć to na mecz. Cieszę się bardzo z tego. Okazję do świętowania, bo można zbliżała się narodziny mojego drugiego dziecka, także wszystko się fajnie zbiegło i żartowaliśmy też, że szczęśliwy Górnik, z którym już gdzieś tam drugą bramkę strzeliłem, dwa i pół roku temu też właśnie, jak pierwszy syn się rodził, to też miałem okazję cieszyć się z bramki z Górnikiem i gdzieś tam ten Górnik mi pasuje i cieszę się z tego bardzo. Dziękuję bardzo. Jakbym mógł prosić jeszcze o ocenę meczu i oddamy go z dziennikarzom. No na pewno jesteśmy zadowoleni dzisiaj z tego, że wygraliśmy u siebie w tym drugim meczu sezonu. Wiemy, że ten początek jest dla nas trudny i czeka nas na to ten trzeci mecz, na pewno teraz też ciężki wyjazd do Częstochowy i chcieliśmy zapunktować u siebie. Cieszymy się bardzo z tego dzisiaj. Konsekwentna gra od początku do końca. Czasem trzeba było troszkę więcej pobiegać w obronie, oddać przeciwnikowi piłkę. No ale gdzieś tam wszyscy wywiązywali się ze swoich założeń i gdzieś tam konsekwentnie, cierpliwie udało się strzelić te bramki, wybronić wszystkie sytuacje Górnika i cieszymy się dzisiaj z tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo, bo właśnie też przyszły do nas statystyki tego meczu. Tradycyjnie Mateusz Kupczak, największy dystans na boisku ponad 11 km. Nie jest to zaskoczeniem, mimo tej trudnej pogody dzisiaj, także tym bardziej gratulacje. I oddaję głos Państwu. Mateusz jest do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo. Dzień dobry, Mateusz Kupczak, projekt Football. Strzelił Pan dzisiaj swoją pierwszą bramkę w Warcie od praktycznie dwóch sezonów. Jakie uczucia towarzyszyły Panu przy tym golu? Ulga, radość, czy może jeszcze coś innego? No, na pewno wszystkiego po troszku. No, na pewno duże spełnienie, tak tutaj słyszę, że właśnie od dwóch sezonów, tak? No, ten poprzedni sezon, druga runda praktycznie stracona, dlatego muszę w tym sezonie nadrabiać te liczby i cieszę się z tego bardzo, że już tak od razu na początku udało się strzelić bramkę. Mam nadzieję, że nie ostatnio w tym sezonie i na pewno duża radość, tak jak mówię, podwójna okazja, bo syn za niedługo się rodzi i na pewno jestem bardzo szczęśliwy. Okay. To wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję, Mateuszu.